moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszego wyzwania wakacyjnego. Właściwie w drugiej już części tego wyzwania, ponieważ jesteśmy w Trzech Jeziorach. Alison właśnie sobie dojeżdża na miejsce. Jako nasz hotel, w cudzysłowie, wybrałam właśnie tą polanę pod namiotami, ponieważ już w zadaniu mamy, żeby spać pod gołym niebem. Dlatego właśnie się zdecydowałam, że tutaj sobie zamieszkamy. Ogólnie zadań w Trzech Jeziorach jest tylko 10, czyli chyba o 2 mniej niż mieliśmy na wyspie Twiki. Nie wiem, czy je wam czytać, może lepiej, może po prostu macie je w opisie. Jeśli ktoś ma ochotę, niech sobie przeczyta. Udało mi się też znaleźć skarb, mogę wam pokazać go. Dosłownie przed chwilą go znalazłam i to pod domem Alison, bo na wyspie poprzedniej mi się nie udało. Jest skrzynia skarbów, proszę bardzo, jeszcze nic nie sprzedawałam. Gdzie to było? O, tutaj. Tutaj to było i tak wygląda obecnie nasza tablica z celami wakacyjnymi. Proszę bardzo. Tak się zastanawiam, bo tu jest, spędzam bardzo udane wakacje. O, tutaj jest, no, jestem ślepa. Tak, wyjeżdżamy na wakacje w górach. Czyli mamy już zaliczone, wyjeżdżamy na wakacje w górach. Jeśli chodzi o to, czyli w sumie zostało nam tylko 9 zadań. Można tutaj wynająć ten namiot, czy trzeba po prostu, czy obojętnie, gdzie się śpi? Nie mam pojęcia. Nie wiem, może tu? Nie wiem, gdzie lepiej. A tutaj jest blisko do kibelka, do grilla i do hamaczka, więc niech będzie. W dowolnym namiocie mogę zamieszkać. No dobra. Tak, przydałoby się nam zmienić ciuchy przede wszystkim, kupić jakieś nowe. Co tu można zjeść? Bo mamy w zadaniach, żeby zjeść naleśniki, ale ona nie jest jeszcze głodna. Coś czuję, że tutaj bardzo szybko nam pójdą te wszystkie zadania. Tak mi się coś wydaje, powiem wam. Ale okej, zameldowaliśmy się na razie. Alison wącha kwiatki. Ona chce już zrobić zdjęcie, więc idźmy może sobie na jakąś parcelę, żeby kupić jej jakieś ubrania, bo żeby wyglądała, wiadomo. Mamy tutaj jesień. Na rynku? No, na rynku. Dobra. To jedziemy na razie na rynek, kupimy jej jakieś ciuszki. O, ona chciała nas nauczyć dudnienia. Sorry, Emilia. Byśmy mieli już zaliczone drugie powitanie, no ale cóż. Jesteśmy sobie na ryneczku. I teraz tak, idziemy kupić najpierw ciuszki. Jakieś. Tutaj można kupić jedzonko, widzę. Tutaj pograć i też coś zjeść. Ej, dobrze kochani, ja tutaj ubranko jej kupiłam i zmieniłam przy okazji fryzurkę. Tak się prezentuje teraz nasza Alison. Już to wycięłam, żeby nie przedłużać. Proszę bardzo. Tak, w klimacie wszystko, wiecie. I skoro już tu jesteśmy, to jeszcze niech sobie kupi jakąś pamiątkę. Bo czemu nie? Stać nas. Okej, ktoś się zastanawia. Zobaczmy, czy mają jakąś fajną biżuterię. Wzięmy sobie ten toporek. I tą skałkę, kawałek kamienia. Super. Zobaczmy, co mają w biżuterii, może będzie coś ciekawego. Tak. Ale ja tu nic nie widzę. Czemu tak daleko? Nie mogę tego przybliżyć. O rany. Pewnie są fajne, ale niestety za daleko. Powinno być zbliżenie na głowę. W takim razie poszukamy czegoś z gry, bo z gry będę widzieć. Na obrazku przynajmniej.
Tak, pierwszy odcinek taki luźny. Przygotowujemy się do wszystkiego. Tak, nie widzę tu nic specjalnego w klimacie takim. Może jakiś naszyjnik? No ale... No jest zdecydowanie za daleko. Dobra, chyba jednak nic nie kupimy. No dobra. Mniejsza z tym. Mówi się trudno. Jest tu jakiś kibelek? Jest kibelek. Sobie skorzystam jeszcze. Czy to z tego? Nie wiem. I lecimy, kochani, dalej. O, może sobie oglądać rzeźbę niedźwiedzia jeszcze. Szybciej tam w kibelku, proszę. No. Oglądaj i wiesz co, zrób zdjęcie. Co ci przeszkadza? Jezu, ale ty masz problem. Zrobimy niedźwiedziowi zdjęcie. Piękny. Piękny niedźwiedź. Super. Idź na parcelę publiczną. Idziemy dalej w świat. Idziemy dalej w świat. O, mamy już tą do ukrytej nory. Ale dzisiaj tam nie pójdziemy, bo chciałabym mieć na to cały odcinek. Jak już znacie moje przygody z tajemniczej chaty, to potrzebuję na to trochę czasu. Także tak, park przytulny. Polana tartaku. Może pójdziemy na polanę tartaku? Bo tam jest co robić na pewno. I spróbujemy troszkę tych zadań wykonać już. Najwyżej spędzimy tu 3 dni. I wszystko zrobimy. Może się tak zdarzyć. Bo te zadania się wydają naprawdę proste. Wydają się dużo prostsze niż wyzwania z wyspy Twiki. Także jestem ciekawa, ile nam to zajmie. Dotarliśmy. No i cóż, ona już tutaj ma pełno pragnień, oczywiście. I tak, na pewno musimy obejrzeć przekrój tego drzewa, bo to było jedno z naszych zadań, więc możemy sobie od razu je spełnić, bo chyba jest bardzo proste. Nic tutaj nie trzeba wielkiego robić. Rany, jak te simy tam się ekscytują. Obejrzyj, o nie, deszcz! Rany, ja to mam szczęście do tego deszczu zawsze. No deszcz pada, pada no. Obejrzałaś? To dokładnie zaliczyło się. Bo nie wiem, zaliczyło się, dobra. To już nie musisz oglądać. Ty w ogóle brudna jesteś. Weź, może pogadaj. To jest absolutnie wspaniale. Aha, miałeś zrobić zdjęcie. Właśnie tego chciałabym po cię też. Oj no nie tak, czemu to mi... Zawsze musi tak się rodziać. Dobra. Pięknie, jest tu jakiś tubylec. Dobra, chodź zjedz te naleśniki, to będzie kolejne zadanie. Bo jesteś widzę głodna już. A potem może ktoś nas przywita. Jeszcze musimy się nauczyć w ogóle z jakiegoś tańca specjalnego. Także tak, trochę się obawiam. Ale zobaczymy. Ciekawa jestem, czy te naleśniki wyglądają tak jak wszędzie. Czy jakoś specjalnie. Są trochę inne. Chyba. Ale masz pogodę, Alison. No ale cóż, takie życie, kochana. W końcu mamy jesień, czego tutaj spodziewać. On nie jest tubylcem, ale też umie to powitanie. Wiem, że chciałeś zjeść, ale wiesz.
Może pogawę z nim trochę, może ci nauczy. Gest. Ścięło się coś. Chyba go troszkę nudzisz, wiesz? Mógłbyś sam z siebie mnie nauczyć tego gnienia, wiesz? W ogóle, jaką on ma ładną twarz. No nie, nie będziesz znowu jadła. Dobra, zostaw go. Podejdź tu. Bo ona już chce znowu żreć, no. Chodź tu grać. Tutaj widocznie nie spotkamy żadnego tubylca. A jeszcze musimy się zaprzyjaźnić z wielką stopą. Także tak. O, to się fajnie bawię. Tak, patrzmy sobie. Nie wiem, czy ona musi trafić w dziesiątkę, czy po prostu sobie rzucać to. Ale to też jest zadaniem. Nieważne, że pada deszcz. Nauczyć się miejscowego gestu, no na pewno się nauczysz. Nie martw się o to. Ej, ty poczekaj trochę. Bo ty sama pędzisz z tymi zadaniami moimi, może ja będę o tym decydowała. Czy to się zaliczyło? Nie, bo musisz trafić w cel. Wracaj tu, będziesz grać, aż trafisz w cel. W cel, Alison, w cel! Tutaj, w środek. Czaisz, bazę? No. Ona chyba nie kuma. Graj dalej. Chyba tutaj spędzimy na próbowaniu trafić w cel już resztę odcinka. Jest, jest, patrzcie, udało się. To jest środek. Mam nadzieję, że mi to zaliczyli. Jest, super. No i dobra. Dobra, ona jest zmęczona. Nie myj się, kochana. Więc tak, wrócimy sobie do obozowiska naszego na razie. I... oj. I tam się właśnie Alison prześpi, umyje i zaczniemy kolejnego dnia sobie resztę zadań robić. Nie ma co się spinać, bo mamy aż 7 dni nadal, więc wiecie, a tutaj nie są trudne te zadania, tak mi się da. Już mamy chyba z 4 zrobione, jak się nie mylę? Aż sobie sprawdzę. Jeszcze raz. Raz. 2, 3, 4, tak. Mamy 4 zadania tutaj wykonane, więc jest dobrze. Nie ma się co spinać. Także widzimy się w obozie. Alison, moi drodzy, dotarła. Zaraz jej tutaj damy prysznic. I będziemy kończyć. Co ty chcesz? Nauczyć się tańca klepańca. A ktoś tutaj tańczy, ej. Nie, tutaj rzucają, dobra. Przyjedź na miejsce, dobra. Tu jest damska. Więc weź sobie prysznic, kochana. Ja ją położę spać i tym sposobem spełni się... nasze piąte zadanie na Trzech Jeziorach, bo mamy spać pod gołym niebem. I będziemy kończyć ten odcinek. Reszta w kolejnych. No to w sumie 5 zadań, to już połowa za nami, a mamy pierwszy odcinek, także jest nieźle, powiem wam. Ciekawe, czy na wyspie Takemizu też będzie nam szło tak łatwo. Szybciej do tego namiotu. No. Dobra. Niech ona sobie tam śpi. Dokładnie. A ja na razie się z wami żegnam, moi drodzy. I co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Zobaczymy, jakie przygody nas jeszcze czekają na Trzech Jeziorach. Także dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!